Hej, witam Was w Wigilię z maścią cynkową na twarzy. Nie wiem czemu, ale w ostatnim czasie wysypało mnie na twarzy. Ja już posprzątałam cały dom. Teraz jeszcze musimy, wiecie, tam jakieś takie potrawy dokończyć i tak dalej. Czy chcemy Wam w tym vlogu pokazać ciasta. Chciałam Wam się pochwalić, jaki mam fajny kalendarz na 2021 rok. W okresie świątecznym właśnie jest zorganizowanych dużo takich charytatywnych akcji. Też była właśnie taka akcja, że jak się kupi karmę dla zwierząt za minimum 15 czy 20 zł, to się dostanie taki fajny kalendarz na 2021 rok, bo ta karma była przekazana dla zwierzęta ze schroniska. Tym bardziej wiem, że w schronisku tych zwierząt naprawdę jest dużo i taka karma, jedzenie jest bardzo, bardzo potrzebne. To jest taki okres świąteczny, taki czas, który właśnie też powinien być, myślę, że tak bardziej wyfokusowany na pomoc i jestem naprawdę bardzo, bardzo z tego zadowolona. Starałam się też co jakiś czas chociaż dawać to, kupować tu karmę za to 2 czy 5 zł, bo wkładało się do tego koszyka i naprawdę ten koszyk się zapełniał. Tak naprawdę średnio co dzień, dwa, trzeba było ten koszyk wymieniać i tą karmę, która już jest zebrana, przekazywać właśnie do tego docelowego miejsca. Więc naprawdę bardzo dużo osób się włączało w tą akcję i tak naprawdę jak ja to widziałam, aż mi się tak serce radowało. W sumie nie wiem, czy to będzie po świętach nadal trwało, czy nie, może tak, do końca roku. No, aż mi się tak ciepło na sercu robiło, jak widziałam, że bardzo dużo ludzi, wiecie, włączy się w tą akcję, że kupuje te karmy i potem oddaje do tego koszyka. To było takie słodkie, naprawdę mega, mega fajne. Wieczorem 22 grudnia robiłam zamówienie na Hedemie, bo bardzo spodobał mi się taki płaszczyk i przy okazji zamówiłam takie czarne spodnie. I nie było mojego rozmiaru i to był rozmiar 38 oba, i spodnie i ten płaszczyk, więc je zamówiłam. Pamiętam ostatnio, jak robiłam zamówienie na Hedemie, to paczka szła mi bardzo długo, chyba około 2 tygodnie, a wcześniej przychodziła bardzo, bardzo szybko. I zamówiłam ją do paczkomatu, ja zawsze zamówiłam do paczkomatu, wiecie, eko i w ogóle. I wyobraźcie sobie, że dzisiaj dostałam SMS-a, że już paczka doszła. Byłam w szoku, tym bardziej, że pamiętam, że kiedyś szło ono bardzo długo. Myślałam, że teraz będzie powtórka z rozrywki, tym bardziej, że jest okres przedświąteczny, na pewno tych paczek jest więcej. A tu już dostałam SMS-a, że paczka w paczkomacie jest gotowa do dobrania. Tam jest napisane, że mam 48 godzin na odbiór, ale myślę, że w święta to nie obowiązuje. Jeśli chodzi u nas o pogodę, to w ogóle nie ma świątecznego klimatu. Spada deszcz. Słuchajcie, teraz zaprezentuję Wam ciasto, jakie zrobiłyśmy. Zacznijmy od pierników. Tu są pierniki, widzieliście we vlogu, więc nie będę ich otwierać. Tutaj mamy makowiec, taki zwykły, zwijany. I to jest już połowa, bo pół jest zamrożonego. I jak widzicie, nie jest on jeszcze oblukrowany, bo nikt nie ma na to czasu, ale spoko, to się zrobi. Dalej w lodówce mamy... Sama wkładałam wczoraj, ale nie pamiętam, co to jest. Aha, już wiem. Olśniło mnie. Tutaj mamy taki sernik z rosą. Widzicie, to jest taka masa i to jest... Widzicie, to jest rosa. I oczywiście klasycznie w święta Bożego Narodzenia to musi być piernik. Że pierwszy raz na święta Marta zrobiła tort. To jest to zwykły tort czekoladowy. Tak on wygląda. Więc tak prezentują się nasze ciasta. Jeśli chodzi o nie ciasta, to tutaj mamy te warzywa. Ja Wam mówiłam, że to jest w tym Q&A świątecznym, że moje ulubione danie świąteczne to jest właśnie to. I dalej mamy takie ryby w occie. Dobrze zmienię, tak? To jest strojek świąteczny. Nie wiem, co on jeszcze robi na werandzie. Mógłby już być pomału przeniesiony jednak do pokoju. Tego akurat nie robiła Marta, tylko mama. Tak on wygląda. Mega fajny, nie? Taki świąteczny. I jeszcze z takich jedzeniowych rzeczy, to tutaj mamy te ryby w galarecie. I oczywiście takie sałatki, one się chyba nazywają jarzynowe. Powiem Wam, że ja tych sałatek mega, mega nie lubię, nie cierpię ich. Wiadomo, że będziemy jeszcze jakieś potrawy robić, ale to jest na razie to, co mamy. I właśnie teraz Marta mi podpowiedziała, że właśnie teraz mogę ten makowiec już udekorować. Was the night before Christmas, I was closing down for business in my little prison shop. A więc hejka, witam was oficjalnie w dzisiejszym vlogu. Ja jestem w takich roboczych jeszcze ubraniach, czy mam rękawy podwinięte. Wielkie sprzątanie dzisiaj. Dzisiaj ostatnio to kalendarze adwentowe. I było ostatni vlogmas. Tak, ostatni vlogmas, także ostatnie kalendarze adwentowe. O ostatnim vlogmasie będziemy mówić jak standardowo na końcu. A tymczasem otwieramy kalendarze. I co, ja pierwsza? Widzicie, że nie potrafię cieszyć z tych kalendarzy, bo no, wiem, że to jest ten, nie?
Sorry, ale jak dzisiaj tak... Dobra, masz. Dobra, także... To jest normalne. To jest normalne, widzę, że normalne. Od dziecięcego. A więc dzisiaj w kalendarzu dostałam zestaw majtek. A na każdy dzień tygodnia. Na każdy dzień tygodnia? No masz podpisane. O jednej. A w sensie trzy, nie? To jest na weekend. Na weekend, na piątku. Na weekend. W niedzielę mamy takie różowe kropki, na piątek mamy takie ciemne, granatowe i na sobotę, to powinna być sobota. Na sobotę mamy taki pudrowy róż. Także dzisiaj mamy majtki w kalendarzu. Z działu dziesięcego. I jeszcze z działu dziesięcego, ale to nic dziwnego, pasuje na mnie. Ostatni raz w kalendarzu odwiętowym. Tak. Nie wierzę, coś ci ciężkiego. Co to będzie? Co to jest? Co to jest, kurczę? Perełki! Takie coś jest! No. Perełki do kupacie, kupiłam kurę, tym kupiłaś perełki. Specjalnie dałaś teraz na 24, nie? Tak. Perełki do kupienia. Owoce leśne! Były różne smaki? Tak, były różne, wanilia. Celowo wzięłaś ten, nie? Ale celowo wzięłam owoce leśne. Ja! Ale przed Wigilią będę miała super kąpiel! To ma takie serce wydrukowane i to takie wypełnione, zobaczcie. To jest takie serce, ale tego nie widać. No i to była mój ostatni prezent w kalendarzu adwentowym. Nie zauważyłaś w ogóle, że w tym kalendarzu adwentowym dawałam ci bardzo mało świątecznych rzeczy? No ja też nie miałam dzisiaj dużo w tym roku. No, więc to było nasze ostatnie zbieranie kalendarzy w tym roku. W ogóle dużo osób pisze do nas, że to jest wasz ulubiony moment w tym vlogmasie. Ale wiesz co? Ja tak w ogóle montowałam tego vlogmasa, tego poprzedniego, i później tego też będę montować. Weź, miałam taki uśmiech jak teraz. No ale naprawdę, otwieranie kalendarzy adwentowych, ale to będzie skromne, to jest takie naturalne, no tak, takie nieudawane, takie niesztuczne. Więc teraz idziemy dokończyć pakowanie takich prezentów, a potem no, trzeba było się pomału ogarnąć, nie? Ja właśnie zrobiłam włosy, umalowałam się na Wigilię, chociaż po moich włosach nie widać, żeby były zrobione. Trochę chciałam je prostownicą pokręcić, ale coś mi nie wyszło. Zostawię włosy takie, jakie teraz są. Ja jeszcze muszę pomyśleć nad outfitem, ponieważ jeszcze nie myślałam nad tym, co mam ubrać. Ale już mam make-up zrobiony, wszystko jest gotowe, jest dość wcześnie, więc dzisiaj się na pewno nie spóźnię. Mamy 17:05 dopiero, o, także naprawdę jest mega wcześnie. Także my już jesteśmy po kolacji wigilijnej i to już jest taki klasyczny moment, w którym kończymy dla was tę serię Vlogmas. No nie tylko film, ale ogólnie serię Vlogmas. Serię Vlogmas w tym roku. Seria Vlogmas 2020 dobiega końca. Aż nie chcę mi się w to wierzyć, pamiętam kiedy pierwszy raz nagrywałam tego Vlogmasa i się tym jarałam, że wow, nagrywamy Vlogmasy, albo jak w ogóle planowałyśmy te Vlogmasy, żeby je nagrywać, a to już nagle koniec. Ja nie lubię ogólnie pożegnań. I taki ja też! Mam takie wrażenie, jakbyś nie wiadomo co kończyła. Tak, jakbyś nie wiadomo co kończyła, a tak naprawdę... Bo to jest przyzwyczajenie przez miesiąc po prostu. A tak naprawdę za rok mam nadzieję, że uda nam się drugi raz nagrywać. A też to zleci. Tak, nagrywać dla was te vlogi, ponieważ one dają tyle takiej pozytywnej energii ogólnie, wspominając sobie te vlogmasy. No, na przykład wspomniałyśmy, że dwa lata temu był śnieg. Tak, o tak, oglądałyśmy sobie vlogmasy. Byłyśmy na zakupach. No, dwa lata temu w 2018 był śnieg. Tak dużo śniegu jeszcze padało, nie? Tak, jeszcze padało. Ja pamiętam nawet jak to nagrywałam. Właśnie teraz, w tym momencie zobaczycie, co ja kupiłam Kasi i co Kasia kupiła mi i jak to pakujemy. Dzisiaj postanowiłam, że będę pakować prezenty i chciałam w sumie zapakować prezenty dla Kasi w inny dzień. Ale stwierdziłam, że po co mam pakować w inny dzień? Po prostu te klipy, które dzisiaj nagrywam, cię z 21 grudnia. Po prostu wy zobaczycie we vlogu z Wigilii, z 24 grudnia. I tu wam pokażę, co kupiłam Kasi. W roku robimy tak, że po prostu pokazujemy prezenty, te, które kupujemy sobie nawzajem. Także w tym roku nie będzie inaczej. Pierwszą rzecz, jaką kupiłam, jest tutaj taka butelka filtrująca wodę kranową. Kasia pije bardzo dużo wody i takiej butelki jeszcze nie ma. Nie chciałam brać jakiejś dużej pojemności, bo one są w trzech takiego pojemnościach. Ja wzięłam półlitrową. Zastanawiałam się, czy nie wziąć tej większej, 700 ml, ale
ale stwierdziłam, że wezmę taką, dlatego że 700 ml to mogłaby być trochę ciężka. I wiecie, jak jednak nosicie w torebce wodę, no to ona trochę ciąży. Także stwierdziłam, że taka pół litrowa będzie w sam raz. I kolejną rzeczą, jaką jej kupiłam, jest tutaj powerbank. Kupiłam taki powerbank z Xiaomi. Nie wiem, jak się czyta tą firmę. Czemu akurat wybrałam ten powerbank? Ja się na tym totalnie nie znam. Zdałam się tylko na to, co zostało mi polecone. Powinien naładować tak 4-5 razy Kasia iPhone'a, ponieważ Kasia ma iPhone'a SE i on strasznie szybko się rozładowuje. Ona go w ciągu dnia chyba 2 razy musi doładowywać, dlatego myślę, że taki powerbank jej się na pewno przyda. I jeszcze planuję dokupić kilka rzeczy. Witam ja Was z przeszłości. Dzisiaj jest 22 grudnia, pakuję prezenty, ale ten klip macie dopiero wstawiony 24, bo teraz pokażę Wam, co kupiłam Marcie na święta. Celowo tego właśnie nie wstawiamy, żeby, wiecie, nie była to niespodzianka. Tutaj, jak widzicie, już prezenty mam poopakowane. Co ja Marcie kupię w tym roku? Ogólnie w tym roku nie miałam totalnie pomysłu, co jej kupić. Chciałam jej kupić frezerkę do ściągania paznokci. Ale co? Ona oczywiście sobie już to kupi. A w ogóle Marta wszystko, co ma, to sobie, wszystko, co chce, to sobie od razu kupuje, więc nie miałam w tym roku totalnie pojęcia, co jej kupić i nie wiem, czy jej się to spodoba. To akurat wiem, że na pewno jej się przyda, bo jej się to ostatnio skończyło i mówiła, że to chce, więc można się domyślić, że jej to kupię. Dry top, w sensie chyba coś w tym stylu, do paznokci. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Dalej mamy paletę z Jessupa. Tak ona wygląda. Celowo jej nie otwierałam, bo wiecie, bo chcę, żeby była tak zapakowana. I voucher na manikir hybrydowy. Marta zawsze mówiła, że, w sensie zawsze, kiedyś pamiętam raz mówiła, że chciałaby mieć zrobione paznokcie u stóp, a to nie na manikir, tylko pedikir. Mówiła, że chciałaby mieć zrobione paznokcie u stóp, a sama sobie je nie może zrobić, dlatego stwierdziłam, że kupię jej taki voucher, ale nie wiem, czy jej się to spodoba, ten prezent. Do tego nie jestem tak przekonana, ale już nie miałam tego pojęcia, co jej kupić, więc takie 3 prezenciki i teraz to pakuję. No, no, pierwsze powiedzcie się o swoim prezencie. Co mam powiedzieć? Ode mnie. A, coś o swoim prezencie. No nie spodziewałam się w ogóle takiego prezentu. Tak jakby przeoczyłam nawet ten prezent, bo wiesz, koperta i tak dalej. Tak myślałam, że to było coś od tej palety. Się nie spodziewałam w ogóle. No ogólnie widzę, że Kasia słucha tego, co mówię, bo ja kiedyś o tym mówiłam, że faktycznie poszłabym na taki zabieg, ale miałam jakieś pewne swoje opory, które nazywam, ale przez to, że mam taki prezent, to będę mogła wykorzystać, mam nadzieję, że uda mi się to wykorzystać. Może bliżej wakacji. I wtedy będzie normalna sytuacja. Może będzie normalna sytuacja. To był ten prezent, taka ostateczność. I jak ja tak myślałam sobie, jak nic innego nie wymyślę, to właśnie ci to sprezentuję. Bo to ja cały czas tą głowę pamiętałam, ale mówię, jak nic innego nie wymyślę, nic innego nie wymyśliłam. Zostałam jeszcze kilka innych prezentów, ale to chyba nie będę mówić. No nie. Wszystkie są fajne. A teraz ty powiedz, co sądzisz o swoim prezencie. Aha, więc ja wam ogólnie powiem, że ja dostałam na to, co powiedzieliście przed chwilą. No, a nie, tego nie pokazywałaś, tego, co kupiłaś wczoraj, bieliznę. No tego nie pokazywałam. No to już, a jeśli chyba właśnie chodzi o długą... A nie spodziewałaś się, że 2 razy będzie to? Nie. Że w dwóch paczkach takie coś? Nie.
Ale jeśli chodzi o tę butelkę i tego powerbanka, to no, będą to zdecydowanie przydatne prezenty. No taka butelka, już ją od dawna chciałam i ten powerbank, no to mój telefon się rozładowuje, muszę go codziennie ładować. I nawet właśnie się czasem boję, że on, jak teraz jest zima, pod wpływem zimna mi się rozładuje, doszczętnie się wyłączy i na przykład odpukać, samochód mi padnie, nie będę miała do kogo zadzwonić. No i koniec, kończymy na ten rok. Chciałbyśmy Wam ogólnie bardzo podziękować za obecność w tegorocznych vlogmasach. Oczywiście, no niestety pomimo codziennych praktyk, w ogóle zauważam, że w tym roku praktycznie jak nigdy dodawał się codziennie film. Ja też to zauważyłam. Chyba 2-3 razy się udało. W żadnej serii vlogmas także co nie dodawałyśmy filmów, nie? Więc ja to właśnie przez pandemię. I przez to, że ja miałam tak mało... I Marta montowała, bo ja, tak ogólnie ja zawsze montowałam vlogmasy, ale to też ty montowałaś wszystkie vlogmasy, ja montowałam chyba tylko teraz to, tego, co wy oglądacie i tego wcześniejszego, a resztę Marta montowała. Na to składają się kilka rzeczy. Przede wszystkim to, że jest pandemia, nie wychodzimy z domu i mamy mniej spotkań towarzyskich, no. I mniej spotkań takich służbowych, szkolnych. No. I sesja w tym roku wygląda nieco inaczej. Wygląda inaczej i trochę mniej się do niej przykładamy niż normalnie byśmy chodziły do szkoły. No nie okłamujmy się. Tak przynajmniej jest u nas na uczelni, że na pewno ta sesja, jakbym miała iść do szkoły, to bym się uczyła więcej. Dlatego tych vlogmasów też by tyle nie było. Drugą rzeczą, na która się na to złożyła, to internet, który w tym roku miałyśmy wyjątkowo szybki i wyjątkowo dało się go poskładać, plus program do montażu, który też nie zawodzi. Film nie renderował się 3 godzin, tylko 15 minut, 20. No. Także to jedyne, są co jest mi przykro, że pomimo codziennych filmów YouTube nam obcina zasięgi. A ten dzisiejszy film, co dzisiaj dodałyśmy, to sztypowo nam obciął zasięgi pod na maksa ten poprzedni vlogmas. Jest mi od przykro, no dobra, już. Ja ogólnie się cieszę, że nam się udało tak często dodawać filmy i w ogóle mega się cieszę z wiadomości, szczególnie prywatnych na Instagramie, na Direkcie, że mega Wam się podoba i otwieranie kalendarzy adwentowych i to jest Wasz ulubiony moment. Bo jak ja na przykład to oglądam, to ja sama uśmiecham. A teraz zobaczcie, taka, to jest nasze ułożenie, jak otwierałyśmy kalendarze adwentowe. No niestety, wrócimy do tego momentu za rok. Tak. No. To będzie taka przerwa chyba na razie w nagrywaniu. Trochę sobie od nas odpoczniecie. Reset. My idziemy dalej celebrować te święta. Tak. No i wracamy po prostu, wracamy do stołu. No. Znowu jeść. I do zobaczenia. No w kolejnym filmie już nie odpadł mocno, nie świąteczny, nie świąteczny, bez tej klasycznej takiej świątecznej muzyki. A trochę dieram się. Dobra, pa. Pa.